Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na T44. Bohaterem bitwy jest Makumba 123. Linia Mannerheima. Jak to się wymawia? Losowanie. Losowanie na dychy. Więc może być ciężko. Nasz bohater troszkę spóźniony, ale leci na prawą stronę na linię A. Typowy rasowy med, zresztą trudno się spodziewać, żeby medem 8 tieru, grając na dychach i przeciwko dziewiątkom również, żeby leciał na mordownię. No, niektórzy ustawiają się na kampę, ale nie nasz bohater. Nasz bohater jest odważny, aż czasami bezczelny wręcz w swojej odwadze. No i tutaj na pierwszej linii jak najbardziej, tam trzeba uważać na tę dziesiątkę, nie wiadomo co się czai jeszcze z tyłu, ale mamy odważnie również wyjeżdżającego Isa M, mamy wsparcie teamu z tyłu, tam STA1, ale chłopaki biorą się za RHM-a, pogonili go równo, no tylko trzeba uważać, żeby nie oberwać spółeczki, właśnie tam się czai STRV. No, ale Makumba sobie radzi, założył nawet gąskę temu STRV-owi, STRV się obraca, desperacko próbuje uciec, nie wiem jak on tak stanął, dziwna pozycja, nie wiem, no nic nie wiem po prostu. I dobra, spokojnie, na razie osiągnęliśmy tu przewagę w tym miejscu, no na mordowni spokój, przeciwnik w ogóle okopał się na pozycji, no na pozycjach naprawdę głęboko cofniętych, tutaj mamy oni, a przeciwnik stoi na bazie. Mamy STA, jedynkę, tę dziesiątkę, Makumba spokojnie tych delikwentów tutaj obija, flankuje, niestety ISM wlepia mu pestkę, trzeba po prostu troszeczkę bardziej się schować, bardziej wystawiać wieże, a nie kadłub. Znaleźć taką pozycję, żeby można było tego dokonać. O, teraz jest chyba troszeczkę lepiej, chociaż jeszcze można to skorygować. Mnie można opuścić. Działa na Isa M. No, jeszcze bardziej w prawo chyba trzeba byłoby podjechać. Przydałoby się, żeby nasi pusznęli dokładnie tak, jak tam widać, jak klika nasza T10. Żeby wygonili tych przeciwników za tego zakrętu. No ale Makumba sobie tutaj ładnie radzi. STA. No. Bardzo odważnie, ale zobaczcie. Dostał jeden strzał od Makumby. Dostał dwa strzały od sojuszników Makumby stojących z tyłu. No i od razu skończył swój marny żywot. No i z M ustawiony w ten sposób. Ale tutaj mamy kawulca. On ma przewagę dwukrotną w HP, no i zaraz będzie nam na plecach i niestety nikt nam nie pomoże. Można albo się przesunąć do przodu, ale tutaj, no właśnie, dwa czołgi drużyny przeciwnej czają się na Makumbę, a nasza WZ-ta stoi, w ogóle tutaj wszyscy nasi stoją, no i magazyn amunicyjny i pojedynek z KW4, no to będzie ładne. KW4, zobaczcie, jest lepszego koloru niż Makumba, ale to nasz bohater jak na razie sobie radzi. No, KW4 chyba ma problem z ładowniczym, jednym czy drugim, magazynem amunicyjnym być może, bo w ogóle nie strzelała w pewnym momencie. Dobrze, że przyjechał też RHM do pomocy, bo mogłoby być ciężko, także nie wiem, co się stało, pewnie wszystkie moduły porozwalane, załoganci pozabijani, no i tak właśnie się to skończyło. 4000 już obrażeń, no i lecimy dalej. No, przydałoby się pusznąć właśnie TC2. No, tutaj T10, ja bym się nie wychylał, bo T10 patrzyła się w naszym kierunku, ale ona bardziej była zainteresowana RHM-em niż nami. I w momencie, jak się Makumba wyświecił, to wtedy istniało ryzyko, że
mimo wszystko, że obróci działa w naszym kierunku. Przeciwnik teraz cały czas wzięty w kleszcze. No i bardzo dobrze, że przyjechała jakaś pomoc chociażby od tej strony, skoro tam od strony WZ-y żadnego ruchu nasi nie wykonali. No i wynik 8-6. No na mordowni ciężko, ocalał jeden nasz czołg. No tam była jakaś masakra. Wynik 8-7, tutaj mamy jeszcze Su-101, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. No a nam się niestety goldowe pociski kończą. No to trzeba może pojechać dołem. HP nie mamy zbyt wiele, tylko 278. Tak więc nie ma po prostu żadnego bufora bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przyjmowanie strzałów przeciwnika. A tutaj został, przepraszam, został Maus, jak pancer, Su-101. Więc czołgi, które ustawią się frontem i wtedy naprawdę mogą być ciężkie do przebicia. No i czekamy. Co robią nasi? Nasi też czekają. No z mordowni niech te dwa czołgi się ruszą. Tutaj chociażby niech przyjedzie RHM. Gdzie jesteś, kolego? Gdzie jest RHM? Tutaj z tyłu, zobaczcie ile on ma HP. I on gdzieś się czai z tyłu, tutaj. Maus, myślałem, że ma więcej życia. Mamy tutaj również jak pancera. Niestety nie został trafiony. No za chwilę będzie się chyba obracał w naszym kierunku. Nie, dostojnie toczy się w kierunku przeciwnika. No. Teraz ustawił się bokiem. No i tak to jest, tak się kończy bitwa. Moja najlepsza bitwa na T-44. Wpadła masterka. Wpadł medal wsparcia. 4900 obrażeń, 3 fragi, 1614 expa. Exp naprawdę fajny, bardzo fajny wręcz. Znaczy to było losowanie plus 2, a nasz bohater zrobił topowy wynik, jeżeli chodzi o obrażenia i oczywiście exp. No i tak, 1500 asysty jeszcze na dodatek dorzucone. Bardzo agresywna gra, szczęśliwa, jeżeli chodzi o tego kawulca, kawul 4, więc to było naprawdę coś. Ten kawul 4, nie wiem, o 363 obrażenia, no ale mówię, nasz bohater wykazywał się odwagą, no i jednak pewną orientacją w terenie, w czytaniu mapy. Także myślę, że takie bitwy warto polecić. Mówię, tutaj dużo jest expa przede wszystkim dlatego, że właśnie, że nasz bohater obijał te wyższe tiery. Tu są jak pancery, jakieś esterfały. No, 8 też oczywiście, ale nie ma obijania niższych tierów. T10 nawet oberwała. Także to też oczywiście podbija expa. No i oczywiście nasz bohater sam tych przeciwników świecił. Nikt mu nie przeszkadzał, nie zabierał expa. No ale ja się rozgadałem, a tutaj trzeba kończyć, nagrywać następną bitwę. Dobra, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.